Badania fonoskopijne w swoim założeniu obejmują przede wszystkim trzy podstawowe rodzaje. Zgodnie z unormowaniami prawnymi, które w Polsce obowiązują, są to badania następujące. Odtwarzanie i spisanie treści dowodowych, wypowiedzi, identyfikacja osób biorących udział w rozmowach, które są zarejestrowane i badania autentyczności zapisu, który jest złożony w sprawie. I w tej chwili chciałabym parę słów poświęcić właśnie tym badaniom, które związane są z odtwarzaniem i spisaniem treści. Wiadomo, że w toczącym się procesie bardzo ważną rolę pełni po prostu informacja. Jeżeli strony się oskarża o popełnienie jakiegoś przestępstwa, zbiera się pewną grupę dowodów, które o tym świadczą bądź temu przeczą. I bardzo często, szczególnie w dzisiejszych czasach, wykorzystuje się w tym celu zapisy zdarzeń, rozmów czy jakichś pojedynczych wypowiedzi, komunikatów. Jest to forma jakiegoś dokumentu również. I teraz zachodzi problem następujący, no właściwie stricte techniczny. Ani akta sprawy, ani sala sądowa, ani nawet gremium biorące udział w tym procesie, no właściwie nie mają możliwości dotarcia do informacji zawartej w tym zapisie. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, bo może na jakimś przykładzie konkretnym będzie to łatwiej pokazać, zapis magnetofonowy, najbardziej popularny wbrew potocznym opiniom, najbardziej popularny w dalszym ciągu, najbardziej popularna forma zapisu na normalnych taśmach, najczęściej są to taśmy typu kompakt, takie o, aczkolwiek również, co stwarza najwięcej chyba problemów w tej chwili, mikrokasetowe czy minikasetowe, jeżeli są standardu innego niż ten popularnie znany. To mamy w tym momencie do czynienia z nagraniem magnetofonowym. Powiedzmy, niech będzie to rozmowa. Ta rozmowa tocząca się w najprostszym przypadku między dwiema osobami dotyczy jakiegoś tematu, zawiera właśnie informacje związane z procesem. I teraz zleceniodawca, też w ogólnym przypadku możemy przyjąć, że jest to sąd, bo szczególnie może być to zarówno policja na etapie postępowania policyjnego, zarówno prokurator na etapie śledztwa, czy już ostatecznie sąd, życzy sobie, żeby odtworzyć i spisać tą treść. Różnie to popularni odbiorcy nazywają, różnie to traktują. Spotkać się można również z taką formą określenia tej czynności jak przelewanie na papier, czy dokonywanie stenogramów, czy stenografów wręcz, co już w ogóle troszeczkę jest sformułowaniem mało logicznym w tej sytuacji. Ale chodzi generalnie o to, żeby dostępna stała się ta informacja w formie pisemnej. I osoby, które nie spotykają się zawodowo lub w jakichkolwiek okolicznościach z tym problemem, są przekonane, że spisanie treści jest właściwie najprostszą formą, jaką można sobie wyobrazić w takiej pracy. Każdy, kto w domu posiada magnetofon, każdy, kto w domu nawet nie posiada żadnego magnetofonu, a radio, czy telewizor, czy magnetowid, w zasadzie nie spotyka się z problemami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Dlatego, że czy audycje radiowe, czy telewizyjne, to właściwie są przede wszystkim bardzo dobrej jakości sygnały. Tam oczywiście sztab ludzi dba o to, żeby to było wyraźne, zrozumiałe, żeby przekaz był czytelny i wielu problemów w zasadzie w ogóle tam nie ma. Natomiast w procesie sądowym sprawy dotyczą przestępstw. Najczęściej my mamy do czynienia z karnymi sprawami, jeżeli są to sprawy cywilne, to rodzinnych czy takich w ogóle tego rodzaju. Niemniej jednak pierwszym problemem, z jakim się spotykamy, jest mowa potoczna. Mowa potoczna, która się tym różni od jakiejkolwiek innej formy wypowiedzi, czyli przede wszystkim niepoprawnie zbudowane zdania, zasób słownictwa dostępny akurat osobie, która się tym językiem posługuje, jakieś naleciałości środowiskowe, zawodowe, dialektalne, gwarowe. Można sobie również wyobrazić, że w skrajnym przypadku silne wpływy obcych języków. Można sobie również wyobrazić, że duży wpływ stanu fizycznego, czyli na przykład czy to
to jest osoba zdrowa czy chora, jakiego rodzaju są to choroby, bo popularnie się mówi bardzo, my mamy duży problem właśnie z tym, z walką ze stereotypami dotyczącymi możliwości określenia stanu zdrowia osoby na podstawie jego mowy. My nie zajmujemy się ustalaniem chorób wątroby, bo to powiedzmy sobie nie są w ogóle wnioskowania kategoryczne, nie mogą być. Można sobie powiedzmy postawić hipotezę, że ktoś, ponieważ ma określonego rodzaju zadyszkę, jest chory na serce, czy ma astmę, czy coś takiego. Natomiast na pewno nie daleko posunięte wnioskowania dotyczące aż tak skomplikowanych rzeczy, jak jakieś powiedzmy usunięty pęcherzyk czy coś podobnego. Natomiast na pewno znaczenie mają jakieś dysfunkcje w ogóle aparatu mowy. Choroby przebyte i trwale wpływające na proces mówienia i artykulacji, czyli na przykład niepełne uzębienie, ewentualnie jakieś aparaty zębowe, ortodontyczne, czy na przykład utrzymujące się stałe choroby górnych dróg oddechowych. Aczkolwiek, od razu sobie powiemy przy okazji tutaj omawiania pewnego przykładu, trzeba sobie zdawać sprawę, że nagranie składane w procesie jest tylko wycinkiem danej osoby, jeżeli tak można to powiedzieć. Określa tą osobę w dużym stopniu, aczkolwiek zawsze jest to tylko niestety fragment, ponieważ na przestrzeni życia człowiek znajduje się w tak wielu sytuacjach emocjonalnych, psychicznych, fizycznych, w kontekstach sytuacyjnych bardzo różnych. Wszystko to ma wpływ na to, jak on mówi i w związku z powyższym nie można aż tak daleko się posuwać w opisywaniu tego człowieka jako całości. Natomiast na pewno można pokusić się o dokonanie pewnej ekstrakcji cech dla niego indywidualnych i my się tym zawodowo zajmujemy. I ten problem dotyczy zarówno identyfikacji osoby indywidualnej, jak i właśnie problemów związanych ze spisywaniem treści. W związku z powyższym, żeby dotrzeć do informacji zawartej w zapisie, który został złożony w procesie, musimy przeprowadzić określone badania. I tak jak powiedziałam wcześniej, przeciętnemu odbiorcy kojarzy się to wyłącznie z rozwiązaniem problemu dotyczącego co słychać. Co słychać. Ale co decyduje o tym, czy w ogóle coś słychać? Trzeba zawsze mieć świadomość tego, że zanim ten zapis powstał, musiała zaistnieć określona sytuacja, która była rejestrowana w określonym otoczeniu, no i jakieś określone urządzenia musiały być zastosowane, tudzież technika tej rejestracji zastosowana, żeby to utrwalić. Mogłoby się wydawać, że dzisiejsze możliwości techniczne czynią cuda, czyli z niczego można stworzyć coś, ale to nie jest prawdą, również wbrew powszechnym przekonaniom. I trzeba zawsze sobie uzmysłowić jedną rzecz, że jeżeli stosując złej jakości urządzenia, a tu mam na myśli nie tylko coś takiego, że jest to urządzenie powszechnego użytku, czyli mało profesjonalne lub w ogóle nieprofesjonalne, ale, co gorsza, gdzieś użytkowane w sposób niewłaściwy, niekonserwowane, często wręcz poniewierane, wyeksploatowane, krótko mówiąc, uszkodzone. Ale właśnie chodzi o to, żeby to nie były urządzenia, na których już naprawdę nic nie działa, które mechanikę mają również uszkodzoną, nie tylko części elektroniczne, z zastosowaniem mikrofonów wbudowanych. I jeszcze w dodatku, co bardzo często się zdarza, no oprzyrządowany jakoś tak szczególnie dogodnie dla użytkownika, który to użytkownik nie ma świadomości tego, że nawet takie niewielkie urządzenie i źle wyglądające jakieś tam swoje techniczne możliwości ma, na przykład automatyczne zatrzymywanie podczas rejestracji. To wszystko ma później wpływ na to, czy i w jakim stopniu można zrozumieć to, co zostało powiedziane. To jest tak od strony technicznej, natomiast sam proces rejestracji też różnie przebiega, dlatego że można oczywiście ten mikrofon, jeżeli się już korzysta z tego rodzaju urządzenia, po prostu podstawić komuś pod gardło, brzydko rzecz ujmując, no i zarejestrować coś lepiej. Ale wiadomo, że w tego typu sytuacjach tego się nie robi, bo każdemu zależy na tym, żeby jednak to nie było widoczne.
I tu zaczynają się problemy, dlatego że a to ktoś gdzieś sobie w kieszeń włoży, a to gdzieś do sąsiedniego pomieszczenia wyniesie, a to na lodówce położy, a to do reklamówki wrzuci i efekt tego jest taki, że podstawowym składnikiem sygnału, który ostatecznie możemy sobie badać, to są zakłócenia i sygnał mowy w tym wszystkim ginie, bo osoby wypowiadające się mówią na przykład jeszcze dodatkowo cicho. Albo w otoczeniu akustycznym niesprzyjającym, na przykład ulica czy lokal gastronomiczny, czy coś takiego, gdzie wiadomo, że dodatkowych elementów tego sygnału silnych i niestety w tym samym paśmie, w którym rejestrowana jest mowa, jest bardzo wiele. W związku z powyższym, taki parametr jak zrozumiałość mowy jest podstawowym elementem, który należy ocenić, przyjmując nagranie w ogóle do badań. Więc jeżeli chodzi o to nagranie, przyjmujemy, oceniamy, czy spełnia podstawowe jakieś tam właśnie wymagania. Czyli czy ta zrozumiałość jest wystarczająca i taki element jak wyrazistość. My sobie tak często umieszczamy w naszych opiniach te czynniki jako decydujące przy tym, że dyskwalifikujemy jakiś materiał, dyskwalifikujemy do nawet tak prostej czynności jak spisanie treści, dlatego że no niestety wyrazistość łączy się z możliwością określenia osoby, która dany tekst wypowiada. Natomiast zrozumiałość bardziej dotyczy samego sensu, bardziej dotyczy tego, co ta osoba mówi. I nie da się rozdzielić spisywania treści, nie da się oddzielić od człowieka po prostu, który tą wypowiedź wygłasza, tak to nazwijmy. Mając jeszcze świadomość tego, że rodzaj materiałów jest bardzo zróżnicowany, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, mogą to być zdarzenia, czyli na przykład jakaś bójka, albo awantura domowa, albo jakaś interwencja policyjna, albo jakieś zdarzenie drogowe. Mogą to być na przykład takie proste rozmowy, jak to sobie dwie osoby usiądą i rozmawiają, ale też niekoniecznie w sterylnych akustycznie warunkach, w sprzyjającym, bo można sobie oczywiście wyobrazić, że wejdą do piwnicy czy łazienki, czy nawet w kościele się spotkają, będą szeptać. I, no i wiadomo, że wartość takich nagrań jest już znacznie ograniczona. Mogą to być rozmowy telefoniczne. I tutaj cała historia dotycząca rozmów telefonicznych związana ze zrozumiałością i właśnie określeniem, co kto powiedział. Dlatego, że przeciętny odbiorca przyzwyczajony jest do tego, że podnosi słuchawkę i po drugiej stronie ktoś mu odpowiada, ta rozmowa się jakoś toczy, on słyszy siebie, słyszy rozmówcę i wydaje mu się, że w takiej samej formie, nawet przystawiając tego typu urządzenie do aparatu, będzie to zarejestrowane. Ale tutaj weźmy pod uwagę, że telefony komórkowe jednak powodują wgrywanie tych dodatkowych sygnałów, które potrafią w skrajnym przypadku zupełnie przysłonić sygnał mowy i taki, z tego materiału nigdy nic nie będzie, nawet nie spiszemy treści. A po drugie, no niestety trzeba się liczyć z tym, że zarówno jakość techniczna zarejestrowanych wypowiedzi rozmówcy z drugiej strony telefonu będzie znacznie niższa niż tego pierwszego, a na ogół chodzi nam o tego właśnie drugiego, jak w skrajnym przypadku nawet taką sytuację, że zupełnie ten rozmówca jest niesłyszalny. Po prostu w ogóle nie można nawet stwierdzić, czy on w ogóle mówi. Takie sfingowane zresztą rozmowy telefoniczne też się trafiają, bo to nie jest oczywiście żadna sztuka coś takiego zaimprowizować. Co nie znaczy, że w życiu to się nie zdarzy również. Zdarza się i często i nie zawsze należy podejrzewać, że jest to sfingowane, niemniej jednak wykluczyć tego nigdy nie można. W związku z powyższym stoi przed nami zadanie następujące, że otrzymujemy taśmę, tak jak już raz pokazałam, niech to będzie dla ułatwienia taśma typu kompakt. Strona składa taką taśmę z zarejestrowaną jakąś z zarejestrowanymi informacjami, które jej zdaniem mają znaczenie w tym procesie. I od razu chciałabym zwrócić uwagę na pierwszy problem, z którym należy się liczyć. Sąd, prokuratura czy policja na ogół, czyli instytucje przyjmujące te dowody, na ogół nie mają możliwości zaznajomienia się z tym nagraniem osobiście. Są więc zdane na to, co otrzymają w formie pisemnej i w jaki sposób będzie przedstawione to, co się tam dzieje. W
skrajnym przypadku sąd może nawet nie wiedzieć, jakiego rodzaju formy wypowiedzi tutaj są zarejestrowane. Tak jak mówiłam, czy to jest zdarzenie, czy rozmowa, czy monolog, czy rozmowy telefoniczne, czy innego typu sytuacje tutaj się znajdują. Jest wiadome tylko i wyłącznie to, że rzekomo zawiera to informacje związane.